Na etapie 1/16 finału zakończyła się przygoda piłkarek Hydrotraku Radom z Pucharem Polski Kobiet. Podopieczne trenera Wojciecha Pawłowskiego przegrały na własnym terenie z drużyną Rekordu Bielsko-Biała. Po wyrównanej pierwszej połowie było 0-0, natomiast piłkarki rozstrzelały się dopiero po zmianie stron. Hydrotrak przyjął bardzo szybkie dwa ciosy, bowiem najpierw stracił gola z rzutu rożnego, a chwilę później z dystansu do bramki radomianek trafiła pomocnik Rekordu. Podopieczne trenera Wojciecha Pawłowskiego rzuciły wszystkie siły do przodu i na efekty nie trzeba było długo czekać, bowiem już w 61 minucie kontaktowego gola zdobyła Ola Szydło. Hydrotrak za wszelką cenę próbował wyrównać, jednak mimo kilku dogodnych sytuacji sztuka ta się nie udała. Tym samym do 1/8 finału Pucharu Polski Kobiet przeszły zawodniczki z Bielska Białej. Zawodniczki z Bielska to są pomimo młodego wieku doświadczone dziewczyny, tak? Wykorzystały błąd przy stałym fragmencie gry, potem wykorzystały ładne uderzenie z dystansu, prowadziły 2-0. 2-0 to już jest taki wynik, to trzeba gonić niestety. Udało nam się ten kontakt złapać, no ale zabrakło troszkę szczęścia i tej kropki nad i. Obie ekipy grają ze sobą w jednej lidze. Rekord ma zakusy na Ekstraligę i w tabeli jest nad Hydrotrakiem. Szkoleniowiec Radomianek przyznał, że Rekord niczym nie zaskoczył, choć zaznaczył, że to solidna drużyna. Znaczy, to jest solidna drużyna. One poczyniły wzmocnienia w lato, to tutaj chcą się włączyć do walki o Ekstraligę. Za chwilkę zresztą będziemy z nimi grali, bo w pierwszej kolejce z nimi gramy na wiosnę, już na początku marca. Tak więc kolejny mecz nas z nimi czeka. No niczym tak specjalnie nie zaskoczył. Nam zabrakło po prostu chłodnej głowy, troszkę większej koncentracji w obronie, no i szczęścia w wykorzystaniu sytuacji podbramkowych. Przeciwnik Rekordu w 1/8 finału Pucharu Polski Kobiet zostanie wyłoniony drogą losową. Редактор